Dzień dobry, Anna Więckiewicz. Zapraszam na serwis informacyjny, wydanie wakacyjne. Dziś w odcinku m.in. sportowe emocje podczas Triathlon Energy, święto policji, relacja ze sceny letniej SCK, a także propozycje spędzenia wolnego czasu w naszym mieście. Siódma edycja Lotto Triathlon Energy za nami. Areną zmagań dla uczestników częściowo był Starogard Gdański. Uroczyste wręczenie medali odbyło się w minioną niedzielę na Stadionie Miejskim imienia Kazimierza Dejny. 24 lipca policjanci obchodzili swoje święto. Podczas uroczystej akademii mundurowi otrzymali odznaczenia i akty mianowania na wyższe stopnie. Za te wszystkie działania, za codzienną żmudną służbę chciałbym podziękować wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym. Dowodzić tak wspaniałą grupą osób to wielki honor i zaszczyt. Dziękuję Wam. Mogę zawsze z podniesioną głową reprezentować naszą jednostkę. W dniu dzisiejszego święta proszę już teraz przyjąć ode mnie szczere gratulacje i wyrazy najwyższego szacunku. Dziękuję za codzienny trud przy wypełnianiu obowiązków służbowych oraz gotowość do najwyższych poświęceń. Przewodnicząca Rady Miasta Anna Benert oraz prezydent miasta Janusz Stankowiak wręczyli dwa wyróżnienia. Otrzymali je aspirant sztabowy Maciej Olejniczak za uzyskanie w 2021 roku tytułu najlepszego dzielnicowego Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim w rewirze dzielnicowych KPP oraz starszy sierżant Arkadiusz Orzoł za uzyskanie w 2021 roku tytułu najlepszego policjanta prewencji Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim w referacie patrolowym interwencyjnym KPP. W zeszły piątek w Ośrodku Sportu i Rekreacji odbyły się kociewskie zawody wspinaczkowe dla najmłodszych. Rywalizacja na ściance wspinaczkowej była pełna emocji i dobrej zabawy. Cześć, jestem Wojtek. Zaraz będę się wspinał na wspinaczce, na osisze. Mam numer 18 i wspinam się drugi raz w życiu. Bardzo mi się podoba i tu jest taka okej atmosfera. W drugiej części serwisu opaski bezpieczeństwa dla seniorów, zaproszenie na wernisaż oraz teatralna niedziela w parku Nowe Oblicze. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim już jakiś czas temu przystąpił do programu Korpus Wsparcia Seniora na rok 2022. W ramach programu seniorom w wieku 65+, zapewniony został dostęp do nowoczesnej i bezpłatnej usługi w formie opaski bezpieczeństwa. Na razie w naszym mieście do programu zakwalifikowało się 50 osób. W tym wieku mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą gospodarstwa domowe samotnie lub mieszkają z bliskimi, którzy nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Opaska bezpieczeństwa jest wyposażona m.in. w takie funkcje jak przycisk bezpieczeństwa SOS, detektor upadku, lokalizator GPS, funkcję umożliwiającą dwustronną komunikację głosową oraz pomiar saturacji. Zgniatarki do butelek pojawiły się w Starogardzie Gdańskim aż w 19 lokalizacjach. Teraz w naszym mieście możecie zadbać o redukcję objętości odpadów, mianowicie plastikowych butelek i puszek. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj przekazać mieszkańcom Starogardu Gdańskiego, iż otrzymują oni nowe narzędzie. To narzędzie jest właśnie zgniatarka do butelek PET, która w wyniku tego zgniecenia może zmniejszyć swoją objętość o 80%. To naprawdę bardzo dużo, co daje nam dużo więcej miejsca w pojemniku, do którego ta butelka później trafia. Chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować panu radnemu Piotrowi Szulcowi, który z takim pomysłem wyszedł, a my dzisiaj go realizujemy. Korzystanie ze zgniatarek jest dość intuicyjne. Otóż musimy najpierw odkręcić butelkę. Niekoniecznie musimy zdejmować zakrętkę, wystarczy ją popuścić. Następnie wkładamy butelkę do zgniatarki, która tutaj właśnie jest zamontowana. Od dołu, tak jak tutaj na pokazanym obrazku w instrukcji. Następnie pociągamy energicznie dźwignią w dół i w ten sposób butelka ulega zgnieceniu. I co istotne, na koniec powinniśmy butelkę zabezpieczyć przed jej rozłożeniem, dokręcając zakrętkę. I gotowe.
Muzeum Ziemi Kociewskiej serdecznie zaprasza na wystawę pod tytułem Łowiectwo w Prusach Wschodnich i Zachodnich. Wernisaż odbędzie się w najbliższy piątek, 5 sierpnia o godzinie 18 w Ratuszu Miejskim. Ekspozycję będzie można oglądać do 30 września. W minioną niedzielę na deskach sceny letniej SCK wystąpili Kozyrska Sieczak, a także Daniel Erdanowski w repertuarze Krzysztofa Krawczyka i Zbigniewa Wodeckiego. Już 7 sierpnia o 17 zapraszamy najmłodszych mieszkańców miasta na spektakl pod tytułem Cyberprzestrzeń w wykonaniu Teatru Bajaderka. Po nim Krakowski Teatr Uliczny Scena Kalejdoskopu zaprezentuje dwie sztuki teatralne. O 18 kolorowy cyrk, a o 19.30 spektakl z elementami pirotechnicznymi Serce Don Juana. Na dziś to wszystko. Dziękuję i do zobaczenia.